dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 13 marca 2024 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was. No i 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki. Kochani, niech Wam się darzy, niech się spełniają Wasze marzenia. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. No i zobaczmy dzisiejszą kartą na dzień dobry. Jest Królowa Mieczy. Ach, ostro będzie. Kochani, Królowa Mieczy jest reprezentacją żeńskiej energii, czyli często kobiety, ale oczywiście może chodzić o mężczyznę w mocno żeńskiej energii. No i Królowa Mieczy jest bardzo ostrą kobitką. Jest to kobieta, która trzyma granice, która wie, czego chce, która dużo przeszła w swoim życiu i niełatwo dopuszcza ludzi do siebie. Może być ostra w słowach, ale ma niesamowite poczucie humoru. Jest bardzo inteligentna, kieruje się w życiu rozumem, faktami, mądrością, jest bardzo analityczna, jest dobrym specjalistą. Jest pomocna, ale tak jak powiedziałam, pilnuje swoich granic, tak? Jej czegoś nie narzucicie. Ona potrafi wyrażać siebie, potrafi wyrażać swoje zdanie, nawet w bardzo cięty sposób czasem. No ale kochani, tak jak mówię, jest niesamowitą kobietą. Ma ciepłe serce, ogromne serce, ale skrywa je pod warstwą takiego chłodu, gdyż no nie ufa od razu. Musi upłynąć troszeczkę czasu, zanim otworzy się na kogoś, jeśli chodzi o emocje, jeśli chodzi o uczucia. Tak? Królowa Mieczy może być urzędnikiem, może być notariuszem, może być prawnikiem, może być chirurgiem, może być jakimś specjalistą, analitykiem. Także kochani, dzisiaj możemy mieć do czynienia z taką osobą, albo wejdziemy w energię takiej osoby. Królowa Mieczy zachęca nas do kierowania się dzisiaj rozumem, kierowania się dzisiaj właśnie analizą, kierowania się dzisiaj faktami i mądrością. To jest ważne, żeby znaleźć różne rozwiązania. To jest ważne w kontaktach z innymi. To jest też ważne przy różnych sprawach i zawodowych, i prywatnych, kochani. Królowa Mieczy jest też dla mnie bardzo połączona z czakrą gardła, więc wyrażanie siebie. Więc może dzisiaj będzie taki moment, w którym trzeba będzie wyrazić siebie. Może dzisiaj będzie, kochani, taki moment, w którym trzeba będzie tupnąć nogą i powiedzieć sobie, światu, innym, swoją prawdę. Trzeba będzie wyrazić swoje zdanie na dany temat i kochani, nie bójcie się tego zrobić. Naprawdę nie bójcie się tego zrobić, ponieważ wasze zdanie się liczy. Wasze zdanie jest ważne. Oczywiście starajcie się to zrobić w kulturalny sposób, żeby później nie żałować ewentualnie jakichś takich krzywdzących słów, bo tak jak mówię, Królowa Mieczy czasami potrafi tak powiedzieć, że pójdzie w pięty, ale mimo wszystko wyrażajcie siebie, tak? Wyrażajcie swoją prawdę, nie chowajcie się do wnętrza, tylko z odwagą stawcie czoła jakimś wyzwaniom. Kochani, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, no to Królowa Mieczy, tak jak powiedziałam, zachęca nas do wyrażania siebie oczywiście i zachęca nas do postawienia granic. Granic, które są tak bardzo istotne, szczególnie w środowisku zawodowym, szczególnie kiedy pracujemy właśnie z innymi ludźmi, kiedy potrafią nam wejść na głowę i zarzucić swoimi jakimiś obowiązkami, problemami i różnymi rzeczami. Królowa Mieczy jest świetną szefową, więc dla części z Was może szykować jakiś awans, może się szykować jakieś wejście na wyższe stanowisko, na stanowisko kierownicze, a jeżeli już jesteście na takim stanowisku, to będziecie dzisiaj taką chłodną ręką rządzić, bym powiedziała. Będziecie bardzo konkretni, bardzo analityczni i skupieni właśnie na pracy, bez jakichś tam tiu-tiu-tiu-tiu, pierdółek, co u Ciebie słychać i takich rzeczy. Dzisiaj będą liczyć się naprawdę fakty, konkrety i takie rzeczy. Jeżeli, kochani, pojawią się jakieś wyzwania dnia dzisiejszego, problemy do rozwiązania, blokady, trudności, poradzicie sobie z nimi fantastycznie. Szczególnie właśnie w środowisku zawodowym. Może trzeba będzie znaleźć jakieś pieniądze, kochani. Załatwicie to tak, że znajdziecie sponsora, dotacje, jakieś inne rzeczy i tak dalej. Jeżeli, kochani, trzeba będzie z kimś porozmawiać na przykład o podwyżce, konkretnie przedstawicie fakty, które
będą za tym, żeby jednak ta pożyczka, nie pożyczka, no pożyczka też może, ale podwyżka wam się należy, tak? Więc kochani, dzisiaj merytorycznie będziecie podchodzić do pewnych spraw i macie szansę obronić swojego, macie szansę zawalczyć o coś i macie szansę załatwić dużo rzeczy, dużo formalności również, więc jeżeli macie jakieś sprawy urzędowe, sprawy sądowe, sprawy takie typowo formalne, gdzieś jakieś umowy, rozwiązania umów z klientami czy coś, naprawdę dzisiaj będziecie podchodzić bardzo merytorycznie do tematu i bardzo, bardzo konkretnie i sprawy będą szły dobrze. Kochani, Królowa Mieczy to też nie tylko załatwianie spraw, ale często rozwiązywanie różnych spraw. Więc dzisiaj, kochani, część z Was może będzie musiała kogoś zwolnić. Może trzeba będzie rozwiązać jakąś umowę. Może sami dojdziecie do wniosku, że w jakiejś pracy już się dłużej nie rozwijacie, nie płacą Wam tyle, ile trzeba, nie czujecie się zadowoleni ze środowiska, w którym się obracacie i podejmiecie decyzję, że koniec tej męczarni i czas pójść do przodu. Część z Was może podjąć właśnie taką decyzję, że czas się od tego odciąć i ruszyć jednak naprzód w kierunku jakichś nowych wyzwań, nowych przygód i zupełnie czegoś nowego. Także kochani, dzisiaj dzień ważnych spraw i ważnych decyzji, myślę. Tym bardziej, że przy tej Królowej Mieczy jest bardzo dużo motyli, więc to jest też czas takiej przemiany dla Was. Przemiany, odwagi do bycia sobą. Myślę, kochani, że inni też będą mieli szansę spojrzeć na Was zupełnie z innej perspektywy. Oczywiście Królowa Mieczy może być osobą z zewnątrz, z którą będziecie mieć dziś do czynienia. To tutaj, kochani, trzeba podchodzić do spraw logicznie, z mądrością i trzymać się faktów. Przy Królowej Mieczy tylko i wyłącznie, bez żadnych pitu pierdół, tylko fakty są dla niej istotne. Osoby, które szukają pracy, macie szansę spotkać dzisiaj taką Królową Mieczy i tak jak powiedziałam, jeżeli pójdziecie na rozmowę kwalifikacyjną, to tutaj konkrety, po prostu konkrety. Kochani, nieważne jak wyglądacie, nieważne jak się uśmiechacie, nieważne jak mili jesteście, ważne czy umiecie, czy jesteście przygotowani do zawodu, czy macie odpowiednie wykształcenie, czy jesteście na tyle mądrzy, żeby po prostu ogarnąć pewne sprawy, czy jesteście chętni do nauki. To jest ważne dla Królowej Mieczy, więc tym się należy wykazać. Kochani, jeżeli chodzi o sprawy miłości, sprawy relacji, no dzisiaj może powiedzieć troszeczkę chłodem. Królowa Mieczy może mówić o rozstaniu, szczególnie jeżeli w związkach nie układa Wam się za dobrze. Może się okazać, że partner, partnerka nie jest tym, za kogo się podaje, może się okazać, że partner, partnerka nie jest waszym wymarzonym, może się okazać, że po prostu rozmijacie się w różnych kwestiach i nie idziecie wspólną drogą, a może być tak, kochani, że już jest tyle przepraw za wami, tyle trudności, tyle zmagań, że już macie po prostu tego dość i dzisiaj może być kolejna jakaś fala, która sprawi, że będziecie mieć powyżej uszu już wszystkiego i powiecie swoją prawdę i zakończycie daną relację. Nie tylko relację jakąś tam romantyczną, ale może też chodzić o relację przyjacielską, rodzinną, jakąkolwiek inną, tak? Więc dzisiaj będziemy odcinać po prostu ze swojego życia to, co nam nie służy. Bardzo ważny czas, taki chłodny, ale myślę, że ważny, bo czasem trzeba zrobić czystki w życiu po to, żeby też nowe mogło nadejść, po to, żeby nowe osoby mogły pojawić się w naszym życiu. Kochani, Królowa Mieczy, jeżeli oczywiście nie będziecie się rozstawać z partnerem ani nic takich rzeczy, może mówić po prostu o poważnej rozmowie, może mówić o wyjaśnieniu jakichś spraw, może kochani, macie jakieś sprawy finansowe do przegadania, jakieś blokady finansowe. Dla części z Was może macie to poczucie, że wszystko kręci się wokół partnera, że sami wszystko obrabiacie, dom, rodzinę, dzieci i takie różne rzeczy, że wszystkie obowiązki spoczywają na Was. A może czujecie, kochani, że już nie ma tego żaru, że już czujecie się nieatrakcyjni dla partnera, że jest jakieś poczucie takiego braku. Dzisiaj jest bardzo dobry dzień, żeby na chłodno o tym porozmawiać, żeby wyłączyć emocje i przedstawić fakty, jak się czujecie i jak to wszystko wygląda z Waszej strony. Macie szansę, myślę, że dzisiaj wywalić z siebie cały ból, wszystkie smutki, wszystkie pretensje w taki sposób bardzo kulturalny, mam nadzieję, i dojść do porozumienia, znaleźć jakieś rozwiązanie na tą sytuację, po to, żeby móc odetchnąć, po to, żeby móc rozpocząć tak jakby nowy rozdział dla waszego związku. Oczywiście Królowa Mieczy, kochani, może też oznaczać załatwienie jakichś spraw z kimś z zewnątrz, także jeżeli na przykład staracie się o jakiś kredyt, staracie się o jakieś inne przedsięwzięcia czy cokolwiek innego, to dzisiaj po prostu z partnerem, z partnerką możecie mieć do czynienia właśnie z taką osobą, to też tutaj na marginesie powiem. Jeżeli chodzi o moich singli, Królowa Mieczy, kochani, oznacza, że raczej nie będziecie w nastroju na romanse. Królowa Mieczy oznacza, że będziecie skupieni na zupełnie innych sprawach,
macie wysoko postawione granice. Część z was została bardzo mocno skrzywdzona i podniosła mury bardzo wysoko, zamknęła swoje serce i podchodzi teraz na chłodno do spraw, na chłodno, tak? Także nawet jeżeli by się ktoś pojawił, to myślę, że nie dopuścicie tej osoby do swojego serca. Ale kochani, tutaj jest bardzo ważny aspekt, który mi się pojawia właśnie na spodzie. Część z was, jeżeli czujecie jeszcze jakiś żal do kogoś, czujecie jakąś blokadę związaną z byłym partnerem, czujecie jakiś smutek, złość, żal do kogoś, to to jest dobry dzień, żeby to w końcu odciąć od siebie. Przeprowadźcie jakąś medytację, przeprowadźcie jakiś rytuał, porozmawiajcie ze specjalistą, psychologiem, czy cokolwiek, ale to jest dobry dzień, żeby właśnie ostatecznie to odciąć ze swojego życia, pożegnać i otworzyć się na nowe. Być może właśnie zaufać jednak komuś innemu, komuś nowemu. Kochani, dla części z was może powrócić ktoś z przeszłości, kogo za przeproszeniem kopniecie w cztery litery. Wiecie, no sorry, ale ty już miałeś swoją szansę i dziękuję ci bardzo, ale drugiej nie dostaniesz. Także możecie być bardzo ostrzy dla tej osoby i konkretnie powiedzieć, że sorry memory, ale to już było i dziękuję bardzo, już się więcej nie powtórzy. Tutaj będzie dużo ostrości, kochani. Oczywiście dla części z was ta królowa mieczy może oznaczać, że ktoś taki wkroczy w wasze życie, ale karty na spodzie raczej wskazują tutaj jakieś oczyszczenie z przeszłości, a nawet jakby się ktoś pojawił, ktoś nowy, to to tutaj jakiś nie ma jakichś spektakularnych szans na jakąś relację dzisiaj. Po prostu będziecie zajęci też innymi sprawami. Ja czuję, kochani, że dzisiaj sprawy finansowe bardzo mocno będą was zadręczać, sprawy zawodowe i na tym bardzo mocno skupicie swoją uwagę. No i są też takie dni. Oczywiście, kochani, no Królowa Mieczy zachęca nas do tego, żeby kierować się tym rozumem, analizą i tak dalej, ale nie zapominajmy o tym sercu. Ja zawsze to mówię przy Królowej Mieczy, nie zapominajmy mimo wszystko o tym sercu, bo serce jest niezwykle ważną częścią nas. No i kochani, pokażę wam oczywiście, co jest na spodzie. Mamy piątkę pentakli, mamy króla pentakli i mamy dziewiątkę buław. Także widzicie, tutaj ewidentnie załatwianie jakichś blokad, problemów finansowych, trudności, ale też jakiegoś poczucia braku. Może właśnie z jakąś osobą, która jest przy was, tak? Partner, partnerka. Może chodzić o kogoś, z kim współpracujemy, ale może chodzić też o naszą stabilizację i naszą przyszłość. Także dzisiaj, kochani, będziemy rozwiązywać właśnie jakieś trudności, problemy, które też nas rozczarowują, które są dla nas trudne. Ale za tym, kochani, idzie jakaś nowa ścieżka, widzicie, która prowadzi faktycznie do nowego początku. Więc ważne, żeby dzisiaj faktycznie pozałatwiać wszystko do końca, popytać i zdobyć wszelkie informacje, podjąć ważne decyzje, odciąć to, co nie służy i kochani, otworzyć się na nowe możliwości, bo takie też właśnie widziałam, że na spodzie są, więc one przyjdą, kiedy zrobimy jakieś czystki, kiedy zrobimy porządki i kiedy przeprowadzimy być może jakieś właśnie ważne rozmowy. Wszystkiego co najlepsze, kochani, życzę wam pięknego dnia i widzimy się niedługo. Buziaki, pa, pa.